wejdzie na kanale. O matko, tylko widziałam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj, kochani, challenge. Zawsze zbraniałyśmy się przed tym, żeby w tytułach dawać kasę, którą się wydało na zakupy, albo żeby robić jakieś challenge, w których będzie gotóweczka do wygrania. Ale stwierdziłyśmy, że nie możemy być YouTube'owymi dinozaurami, więc nagrywamy odcinek, w którym każda z nas ma szansę na wygranie 265 zł. Tak, tak. Gdy zgadniemy smak napoju, który przygotowała ta druga. Także mamy 8 różnych napojów, zamykamy oczy i zgadujemy. Dobra, pierwsza. Ja wam powiem tylko jedną anegdotkę, bo nie każdy ogląda nasze Instastory. W niedzielę robię zakupy? W niedzielę. Więc Paulina zrobiła story, że kupiła napoje i połowy z nich mama na pewno nawet nie zna. A musimy zgadnąć smak, markę i nie wiem jak To dogadamy się jeszcze. Będą tak, że na przykład będziesz musiała poznać tylko smak, a będzie tak, że będziesz musiała poznać markę. To zależy po prostu od kwoty, która będzie wyłożona na blacie. Dobra. Za 500 to na przykład tylko smak i tak wiesz, poziomami trudności. Bo powiem ci szczerze, że po tym jak dodałam te story, po tym jak z tobą pisałam, to stwierdziłam, że przesadziłam i pozmieniałam trochę swoje wybory. Niektóre takie ciężkie rzeczy powypijałam po prostu na bieżąco sobie tąkło, a dzisiaj dokupiłam parę napojów. Dobra, no to zaczynamy. Po prostu, co to jest? Dawaj piąteczkę. To jest coś kokosowego. Mhm. Ale to nie jest chyba sok. Nie ma soku kokosowego. No to co to może być? Jak to kokosowe? Mleko kokosowe? Nie. Jejku, co jest jeszcze kokosowego? Woda kokosowa? Tak! Ale zarobiłam tę piąteczkę? No tak, już no. Kokosowe to kokosowe. Co, mam to spróbować też? Nie, no to nie ma co mam z tym zrobić. Odłożyłam to po prostu na bok. Kolejna rzecz, zadyszkę. Ale chociaż nie wiem. Nie, umówmy się tak. Hej! Nie, bo faktycznie poziom trudności ci po prostu zmieniam, wiesz? Dobrze. No, tak, tak będzie logiczniej. Tutaj poproszę markę, bo to jest proste, ale marka. I tu będziesz miał 20 zł. Dobra. Za 20 zł. Okej. No to jest cola albo Pepsi, tak? No. I to masz za dwie dyszki. Masz jeden strzał. Kurczę. Ostatnio właśnie rozmawialiśmy na ten temat, nie? Tak. Że ciężko jest zgadnąć porównania dwóch. Kurczę. Właśnie nie wiem, zazwyczaj u nas się pije Coca-Colę, ale Paulina mogła właśnie dla zmyłki dać Pepsi, albo na odwrót właśnie. Kurczę, nie wiem. Ja właśnie mówiłam, że ciężko byłoby to zgadnąć. Ale obstawiam Pepsi, bo jest to jakby taki inny smak niż zazwyczaj. Zarabiasz dwie dychy. Jest, ale kochana, powiem, że to był taki strzał. Okej. Teraz... Mało gazowane w ogóle było. I to też zmienię, ja głupia źle pomyślałam ci. Ej! No, tu też muszę zamienić kasę. Teraz za 50 zł. I co muszę zgadnąć? Markę. I co to za napój? I markę? Przecież ja się nie znam na takich rzeczach. No to powinnaś wiedzieć. Tak jest. Okrepany. O Jezus Maria, co to jest? Serio? To dobrze, że ci dałam za 50 zł. O Jezus Maria, co to jest? Co to jest? No napij się jeszcze raz. Kurde, znam ten tak jakby gdzieś tam. No? Co to może być? To jest jakaś orężada. Ale co to może być? Kurczę, naprawdę. Orężada? A co? Co to orężada? A nie? Nie? To jest jakieś piwo? Nie? O, zobacz jakie wypiłaś! Dobre! Kurczę, nie wiem co to jest. Gdzieś mi tam świta, bo to jest coś co znam. Tak. Ale kurczę, naprawdę nie wiem.
Nie wiem, nie mam pojęcia. No to jest słodko-kwaśne, kwaskowate, gazowane. Słodko-kwaśne? No, kwaskowate na końcu. Nie wiem, co to może być. Co to jest? Mam ci powiedzieć? Napój energetyczny Black. Ja w ogóle tego nie piję. Nie pijam w ogóle. Ale nigdy znam nie piłam. Taki smak. Ale nigdy tego. Ale ja dobre! Ale ja bym powiedziała, że to jest. Zostaje jakaś orzeszona. Zostaje u mnie. Ja w ogóle energetyków nie piję, w ogóle. Dobra. Kolejna rzecz, ale powiedz tylko. No, powiedz tylko, co to jest. Tak po prostu. I to masz zadyszkę. To jest jakieś piwo smakowe? Nie. Nie, to nie wiem, co to nie jest. Nie powiedziałabym? Zadyszkę to masz, takie proste. Nie wiem. No prawda? No nie wiem. Ty jesteś sama w takich challenge'ach. No i kawa, jak mi pójdzie. Naprawdę? Bo to mi nie dałaś. To jest banalne. To jest banalne? Tak. Nie wiem, jedyne co mi przychodzi to 7-up jakiś. Nie. To jest po prostu lemoniada. Czyli kolejna, znaczy nie kolejna dyszka zostaje po prostu u mnie. A tutaj, no... Ile ja zarobiłam? W razie 25 zł. Chciałam, żebyś mi podała producenta po prostu. To może lepiej nie. Bez samego smaku, bo... A skąd ja ci znam producenta, dziewczyno? Nie jest jakiś nazwa smaku, to tylko... Ale... Bo ten producent ma takie specyficzne te napoje i one wszystkie dla mnie smakują tak samo. I ty to piłaś w dzieciństwie, więc powinnaś znać ten smak. O Boże, co ja mogłam pić w dzieciństwie? Czekaj, najpierw sobie przypomnę, co ja mogłam pić w dzieciństwie. Bo tak niewiele tego było. Potem to wróciło? Mhm. No i zostawmy teraz. To jest frugo. Tak! No mówiłam, że to ma taki specyficzny smak. Że wszystko na jedno kopy to smakuje. Yes. Ale udało ci się, super, masz 45 zł. Teraz kolejna rzecz. Niewiele za to kupię. Kolejna rzecz za dyszkę. Co to jest? Znaczy, muszę mieć pytanie pomocnicze. Jak coś jest? To znajdziesz w każdym supermarkecie. Aha, no dobrze, no to o to mi chodziło. Czyli to będzie jakiś napój aloesowy. Tak, dobrze. Bo zastanawiałam się, czy to nie jest... Czyli dyszka, czy to nie jest to takie, co ty a, zawsze... A, magu, nie, ja nie, 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 nie. To się gdzieś tam idzie a, i się wybi... O, właśnie. I kolejna rzecz za 50 zł. I tutaj nie potrzebuję producenta, ale specyficzną nazwę. O ja pinkolę z tymi nazwami. Takie bardzo modne teraz. To jest modne? No. To jest niedobre. Co w tym jest modnego? Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to może być. Oj, dobra. Nie chcesz próbować, że 50 zł nie chcesz? Co to jest? Jedna matę. Ale słyszałaś tą nazwę, no bo to jest takie ładne teraz. Nie wiem, wszyscy piją. No. Ale to twój. No bo to trzeba dobra. Takimi małymi łyczkami pić, to jakiś jest specyficzny, wiesz, sposób picia tej herbaty. To nie jest tak, że sobie robisz łyka. Ale to jest w tym, zobaczysz zresztą w butelce. Ostatnia rzecz. Za 50 zł musisz powiedzieć... A za stówkę już coś było? To właśnie, słuchaj, dam ci, bo mam do wydania 210 zł na ciebie jeszcze, bo mało zarobiłaś. Za 50 musisz powiedzieć jakby rodzaj tego napoju. No. Czyli, że to jest piwo, orężada... No, ale no, razem ze smakiem jakby, który poczujesz. Dobra. A za stówkę musisz podać nazwę tego napoju. To jest kawa. Ale jaka? Obstawiam, że Nespresso. Nie chodzi mi o rodzaj kawy, w smaku jaka jest. W smaku jaka bardziej jest? Z jakimś dodatkiem. Coś wpływa na posmak tej kawy, taki słodki. Co to może być? Co się daje zazwyczaj do kawy? No nie wiem. A w takich jakichś kawiarniach? Co jaki syrop waniliowy. Tak! Ale nie! Boże! To a znasz nazwę? A znasz nazwę? Nie znasz nazwę, no to masz 50 zł. Trochę naciągane, ale masz. Bardzo naciągane. Ale masz. A to się, kochana moja, nazywa, możesz otworzyć oczy, bo już wszystko poszło. A to się nazywa Cold Breath Coffee. O Jezus Maria, pierwszy raz takie coś widzę. Ale to jest bardzo ładne teraz. I tam, gdzie ja chodzę na kawę do, w Fokusie,
na kreatywną kawę, to tam też takie coś można było wygrać w konkursie i tak się zainspirowałam. Boże drogi, masakra to cieszę była. Cieszę się, że tutaj nie kazałam nazwy podać. Żeś mi zapięła, dziewczyno. To ale wygrała się. 50, 60, 80, 100. 5 zł, idziemy na zakupy. Dobra, kochani. Runda numer 2. I lecimy z czymś za piąteczkę, tak? I tu mi w ogóle powiedz, co to jest. Jaki jest smak? Bo właściwie to jest bardzo łatwe. I za to możesz zarobić piąteczkę. Dobra. Sok pomidorowy. Bardzo dobrze. Piąteczka jest twoja. Ale dobry, mówię na sok pomidorowy. Na kasę zawsze piję. Serio, taki tip mój. Na kasę sok pomidorowy jest rewelacyjny. Dobra, to teraz zadyszkę. Powiedz mi, co to jest i smak. A to jest woda z ogórków kiszonych? Nie. To z kapusty? Nie. Bo to nie jest woda z kapusty. To burak jest kiszony burak. Tylko kurde, ja nie wiem, no bo to jest twoje trzecie podejście, więc nie wiem, jak do tematu podejść. No. Ale ja też ci naprowadzałam za 50 z tą wanilią. Ale to jest zadyszkę. No to nie wiem, to olej. No właśnie nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, zastanów się. To dam ci za to dyszkę. Nie, dam ci za to piątkę, czyli zarobiłaś dyszkę. Piątkę sobie. Tak, to jest piątkę sobie oddałam. Dobra, no to lecimy po kolei. Powiedz mi, co to jest? To jest już za 20 czy za 20? To jest za 20. Ale co to jest w sensie? Co to jest i powiedz mi, kochana, przynajmniej jeden smak, który wyczuwasz. Smakuje trochę jak gruszka. Czy to jest dobra odpowiedź? Tak. Jeden smak potrzebujesz. No to smak. Tak, a możesz doprecyzować, co to jest za soczek. Bardzo często go piłaś, gdy byłaś mniejsza, młodsza. Soczek, który piłam gruszkowy, jak byłam młodsza. Aha. To jest taka nazwa. Nie wiem, ale dobra, teraz jak szczerze, też ode mnie smakuje, to powinnam zarobić. No dobra, bo to zarobiłaś, a powiedz, tak, no. Tak dla nas? No. Witaminka? Nie. Nie wiem. Witaminka była zawsze z marchewką, pamiętasz? A to jest bobofrut. Ale ja nie pamiętam, że to piłam. Nie pamiętasz? Piłam. Jednak byłaś całkiem malutka wtedy. Nie piłam dwunastka. No nie pamiętam butelki. Dobra, zarobiłaś dwie dyszki, czyli masz trzy. No to teraz coś za dyszkę. Proszę, powiedz mi, co to jest? Ale chcesz markę? Co chcesz? Markę. Powiedz, co to jest? Smakuje jak śmietanka do kawy. Masz dyszkę. Masz dyszkę. Jezu, jaka dobra. Ej, zostaw mi ją, ja sobie tego cold breath doleję. Dobra, to zostały jeszcze 4 produkty. Jezu, jaka szybka jest! No, jesteś na pewno dużo szybsza niż ja. Teraz masz coś za 50 zł. O kurde! Powiedz mi, co to jest i jaki jest tego smak. To jest za 50 zł, więc tutaj już musisz powiedzieć troszkę więcej. No, co to jest? To jest gęste. Co to jest i jaki smak? Nie jest gęste. To jest jakaś woda. Ja nie wiem, czy to z brzozy jest? Powiedzmy, że woda z brzozy, ale nie wiem. Nie. To jest mleko migdałowe. Aha. To są bardzo wegetariańskie. Ja nie piłam mleka wegetariańskiego, serio. Kochana, ja też tych nie piłam nigdy wcześniej. Trudno. Dobra, teraz też masz za 50 zł i tutaj powiedz mi... Ej, a przypłukasz mi czymś, daj mi coś popić, bo ja mam teraz cały czas po smak tej śmietanki słodkiej. Dobra, i teraz masz za 50 zł coś i powiedz mi, co to jest i gdzie to mogliśmy kupić? O Boże, gdzie mogliście to kupić? No. To jest alkohol jakiś. To jest wino od dziadka? Nie. Gdzie mogliście kupić? To smakuje jakaś nalewka? A to jest tak bardzo ci
Tak bardzo ci podpowiadam, kochana. Tak bardzo ci podpowiadam. Co mogliśmy kupić? A, to będzie jakiś alkohol z wakacji. To będzie ta nalewka z kaktusa z Teneryfy? No, ale kurczę, ja nie wiem, czy to jest... Czy to no jest... No to za 20 chociaż. Za 20. Dobra, to tu a nie mam jak rozmienić. Pamiętaj. Dobra, to tutaj oddaję 30, a stąd biorę 50. Zarobiłeś 60 zł na razie. No to mam. Więc teraz masz za 20 zł i powiedz mi, co to jest. Nie, to chciałam ci dać kasę. Powiedz mi, co to jest i chociaż jeden składnik smakowy. O matko. No i córko, pełnym zdaniem. Jogurt pitny. Gdzie ten skyr? Nie. Znaczy mylisz się, kochanie. Jakaś broskwinka? Mango? Ale mylisz się w ogóle, to nie jest jogurt pitny. To jest koktajl? Tak. Czy to będzie na bananie? Nie. No to widzisz, już poległam. No, malina granat rzęsień. Koktajl z białkiem serwatkowym, a wiem, że piłaś! Ale to tak to, z zamkniętymi oczami to smakuje tak samo jak ten mango. Fajnie? Tak. Więc co, tutaj byś musiała mieć dyszkę, połowę, ostatnia rzecz. Dobra, tutaj nie musisz mówić marki, ale powiedz, co to jest i powiedz, jaki to jest smak. Ale tutaj musisz dać dwa składniki, podać dwa składniki. Co to jest? Szczerze powiem, nie piłam tego. Kojarzę aromat, bo wydaje mi się, że masz taki aromat do ciasta. Wiecie co? Trudno. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek to piliście, ale faktycznie trudno byłoby, trudno jest wskazać smaki. Dałam Paulinie naprawdę trudny napój. Jakaś podpowiedź? Reklama telewizyjna. Dwa smaki, tak? Tak. A ile ich tam jest? Dwa. Aha, czyli dwa na dwa. No. No to masz za stówkę, słuchaj. No tak. Czy jest tam wanilia? Nie. No to wpływam, bo miałam dwa na dwa, że to podałam. Też no, nie mam. Tak. No napój mleczny, no powiedziałaś, że jest to na bazie tak, mleka. No to, to zgadłaś, no. Jakiś migdał? Nie wiem. No co, nie, nie mam pojęcia co to jest. W ogóle naprawdę nie przychodzi mi to do głowy. A jak krowa robi? No. A znasz reklamę? Pistacja? No. O Jezus. A czemu z krową ci się pistacja skojarzyła? Co? Czemu z krową ci się pistacja skojarzyła? A to ma takie dziwne w smaku. Nie chodziło o to, że w reklamie jest mu. Masakra. Wygrałaś, kochana. 70 zł. No to mniej niż ty. No, myślałam, że ci lepiej pójdzie. Ja też tak myślałam. Znaczy tutaj, szczerze powiem, tutaj 1/3 zgadłaś, więc powiedzmy... No ja do stówki dobiję. Dobra, no to masz 120. Ja na początku pomyślałam, że to jest burak. W sensie ja bardziej zapachowo wyczułam, że jest to buraczek. W sensie takie, wiesz, takie czuję, jakbym buraka jadła przy obiedzie, ale... Nie wiedziałam, że jest to skierzonego buraka. No. Myślałam, że w lodówce u nas widziałaś. Nie, nie. Dobra, to masz 120 zł. Tak. Tak to jakoś wyszło, no. Kurczę, my jakoś nie umiemy się bawić w te challenge, bo challenge powinny być takie zgadłaś, nie zgadłaś, zgadłaś, nie zgadłaś. Zero jakiegoś naprowadzania. To powinno być takie zero-jedynkowe. Tak albo nie, tak albo nie. I wtedy... A wtedy Wygrałam 105, a ty 120.
Za bardzo naciągałaś. To jest to nas czyne serce, kochani. Dobra, jak bym była twoją koleżanką, to byś zarobiła 20 zł. A i wicemęsa. Dobra, ja tutaj się pokażę, bo mnie nie za bardzo widać. O co? Dobra, kochani, jak wam się podobał ten odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górze. I piszcie, czy chcecie więcej tego rodzaju challenge'y, czy też macie już ich dosyć. Dobra, kochani, oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku z serii letniego maratonu z O Matko i Córko. Pa, pa, kochani. Bye!